Słuchajcie, podstawiliśmy pociąg, wykonaliśmy szczegółową próbę hamulca. Teraz chciałem Wam jeszcze pokazać, jak tutaj funkcjonuje ten automatyczny Schraubenkupplung. Oczywiście na początek musimy Hauptflightung, musimy ręcznie zrobić, porozłączać przewody hamulca zespolonego. A teraz zobaczycie, jak funkcjonuje ten automatyczny Schraubenkupplung. Jak widzicie, jest to rozłączone. Teraz kawałeczek odjedziemy. Ok. I tak, żeby Wam zademonstrować, jak to się łączy, podjedziemy lokomotywą z powrotem. Dobra, to rozłączymy jeszcze raz. Tutaj maszynista operuje tymi dwoma przyciskami. Dzięki temu nam się to rozłączyło. Dobra, to teraz Wam powiem, o co chodzi. Czyli jak hak od wagonu dusi się w to miejsce, to te szczęki po obu bokach automatycznie się zakleszczą. I w zasadzie nic tutaj nie trzeba robić. Dopiero przy rozłączeniu maszynista w sposób automatyczny podnosi ten element, dzięki czemu następuje rozłączenie. Spróbuję Wam to jeszcze pokazać. Więc jeszcze raz, jak od wagonu tak pojedzie w to miejsce i na dusi tutaj w środku, to co Wam pokazywałem, te szczęki się... I zobaczcie, tak pozostaje wtedy w środku, możemy wagony bez problemu ciągnąć. Później, gdy chcemy rozłączyć, no to maszynista robi to oczywiście pneumatycznie. Nie ręcznie, tak jak ja Wam pokazałem, tylko robię to pneumatycznie i wtedy wagon już jest rozłączony. Żeby to jeszcze powtórzyć, pokazać. I'm missing Neja. Ok, jest połączony, rozłączony. Jak widzicie, w bardzo prosty sposób funkcjonuje ten automatyczny Schraubenkupplung.